Na tym filmiku powiemy sobie, jak skutecznie zdawać egzaminy. Bo oczywiście uczymy się języka angielskiego po to, żeby mówić, a nie po to, żeby zdawać egzaminy. Natomiast jest kilka trików, które mogą pomóc Wam, jeżeli taki egzamin zdać chcecie lub potrzebujecie. No bo wiadomo, skoro do niego podchodzimy, to lepiej go zdać niż nie zdać. Jak to mówią, testy inteligencji sprawdzają naszą umiejętność wypełniania testów inteligencji. Tak samo testy angielskiego sprawdzają naszą umiejętność wypełniania testów angielskiego. Niekoniecznie ma to związek z naszą znajomością języka angielskiego, bo Anglicy na pewno oblaliby w dużej mierze testy proficiency, dlatego że wymagają pewnych zdolności zdawania tych egzaminów. Więc o co tutaj chodzi? Pierwszą rzeczą, jakiej warto unikać, to są słówka proste. Kiedy pracowałem w angielskiej podstawówce, tam często mieli takie zdjęcie kryminalisty, to rysunek w zasadzie, ze słówkami, których dzieciakom nie wolno używać w wypracowaniach. Na przykład jednym z takich słów jest słówko say. To niby bardzo często używane, ale po co mówić say, po co mówić? Można przecież powiedzieć whisper, wyszeptać, można powiedzieć shouted, wykrzyczał, można powiedzieć exclaimed, wykrzyknął. Od razu nauczyciel patrzy na coś takiego i mówi, o proszę, jaki dobry vocabulary, jakie ładne słówka nasz uczeń zna i od razu punkcik. Innym z takich słówek jest słówko very. Nie warto używać słowa very. Po co mówić very loud? Bardzo głośny. Można powiedzieć deafening. Ogłuszające. Zawsze możemy znaleźć jakiś substytut, jakieś ładniejsze słówko. I jeżeli chodzi o słówka, kiedy właśnie popisujemy się tą naszą zdolnością zdawania egzaminów z angielskiego, używamy tak zwane wow words. Takie słówka, że nauczyciel patrzy na to nasze wypracowanie, czy słucha nas i mówi wow, no ten człowiek zna angielski, więc możemy wyuczyć się iluś tam jakichś ładnych, długich, wielosylabowych słówek po angielsku i wtedy sobie z nich będziemy korzystać. Wpleciemy je sobie jakoś w naszą wypowiedź czy w nasze wypracowanie i wtedy nauczyciel podkreśla je, patrzy, o super, zna takie inteligentne słówko, damy mu więcej. Kolejną rzeczą, którą bardzo często uczniowie nie rozumieją, błąd, który popełniają, to myślą, że nauczycieli naprawdę interesuje, co oni mają do powiedzenia na jakiś temat, tak? Jak ja jestem tutaj nauczycielem angielskiego, sprawdzam maturę, czy myślicie, że wasz nauczyciel naprawdę nie śpi po nocach i myśli, co wy myślicie na temat zdrowej diety? To naprawdę nie chodzi o to, co wy myślicie na dany temat, ważne jest, jak to powiecie. Tak, to jest bardzo ważne, więc przy konstruowaniu naszej wypowiedzi warto skoncentrować się na tym, jak to mówimy. A czy to ma sens, czy nie ma sensu, też jest ważne, ale to jest drugorzędna sprawa co najmniej. Więc po pierwsze słówka, a po drugie gramatyka, bo testy sprawdzają, czy jesteśmy w stanie popisać się z naszej umiejętności posługiwania się gramatyką. Więc jeżeli akurat uczyliśmy się present perfect, czy jakiegoś innego czasu, jakiejś innej konstrukcji, to wplećmy to w naszą wypowiedź, wplećmy to w nasze wypracowanie. Możemy nawet zrobić sobie listę konstrukcji, które znamy i tylko sobie odfajkowywać. Użyłem zdania w tym czasie, użyłem zdania w tym czasie, użyłem takiej konstrukcji. Dlatego, że za każde takie zdanie, za każdą tą konstrukcję dostajecie dodatkowe punkty. Więc to jest bardzo ważne. Ostatnią rzeczą, która szczególnie w przypadku egzaminów ustnych sprawia nam problem, jest stres. Tutaj chcemy coś powiedzieć, a słowa nie przechodzą nam przez gardło. Więc tutaj oczywiście praktyka w mówieniu jest bardzo ważna. To jest szczególnie to, do czego przygotowuję na speakingo, dlatego że po prostu mówimy cały czas, a nie tylko zastanawiamy się nad regułkami. I kolejnym trikiem, który możemy sobie pomyśleć, to wyobrazić sobie, nieważne czy to jest prawda czy nie, że ludzie, że ta nasza komisja, przed którą stoimy, oni siedzą tam i próbują nam pomóc. I rzeczywiście nauczyciele w szkole zwykle to są fajni ludzie. Oni życzą, chcą,
żeby nam się powiodło, żebyśmy dobrze zdali, bo to też dobrze o nich świadczy, o nauczycielach, więc możemy sobie tak pomyśleć, że oni rzeczywiście chcą nam pomóc, że życzą nam wszystkiego najlepszego i od razu sprawia, że się rozluźniamy i mówimy bardziej płynnie. Myślę, że tych parę wskazówek może Wam rzeczywiście pomóc zdawać egzaminy, ale pamiętajmy, nie chodzi o egzaminy, chodzi o to, żeby mówić.